A kiedy ostatni raz widzieliśmy trójkę naszych młodych bohaterów, to szli w stronę Sawy ulicą, w stronę rzeki, mając jakieś swoje plany. Po próbie zespołu, która wypadła nie najgorzej, na jutrzejszym przeglądzie, który zadecyduje, który z zespołów zagra na charytatywnym koncercie przed Hejem, z zespołem Maxa, no i teraz zespołem Maxa i Wiktorii, zagra też pan od muzyki na trąbce, więc Max jest tym wszystkim przejęty. Czuje się jeszcze ciągle średnio po tym, jak wymiotował w salce. No ale już są jakieś pomysły i są jakieś plany, które zostały przerwane dwoma rzeczami, które działy się naraz, już w pobliżu mostu na Sawie, prowadzącego na drugą stronę. Jeden to pies Conan, który duży owczarek niemiecki, należący do rodziny Rucińskich, sąsiadów Wiktorii, który z takim entuzjazmem ogromnym biegnie w waszą stronę i mija was. I wtedy dopiero zauważacie, że ma 5 nóg i biegnie w taki dziwny sposób, ale bardzo sprawnie. To nie jest tak, że on się o tą nogę potyka. On się odbija w jakiś taki dziwny, dodatkowy sposób, taki, który nadaje mu takiej sprężystości. On skacze wysoko, on się porusza jak, trochę jak pająk przez to, albo jakiś taki dziwny owad. A jednocześnie od strony, przez most właśnie, od strony Zasawia, ty, Wiktoria, kątem oka widzisz Volvo twojego ojca. Przypomina ci, że on po ten samochód miał pójść tam. I po chwili widzisz też, że to Volvo jedzie dziwnie. W sensie ten samochód jedzie tak, jak samochód prowadzony przez... wjeżdża na drugi pas, trochę tak jedzie takim szybko, a jednocześnie niestabilnie bardzo. O. A to chyba mój tata, ale... Czemu on tak dziwnie jedzie? Co? Ja patrzę na, cały czas na psa. Tato! Tato! Krzyczę. No, samochód ma 5 nóg, widzieliście to? Samochód się zbliża. Aha. I to, co cię uderza od początku i dość mocno niepokoi, to, że nie prowadzi twój ojciec. O. Prowadzi jakiś taki grubszy, misiowaty koleś, którym po chwili rozpoznajesz Beńka Bednarza, tego ciecia w ośrodku. Ale patrzysz obok i twój ojciec siedzi obok na siedzeniu, jakoś tak trochę dziwnie przekrzywiony. Beniek was zauważa, przez chwilę patrzy, znowu robi jakiś taki dziwny manewr, że prawie wjeżdża na drugi pas, na szczęście nic nie jechało. Przez to wszystko ten Conan przebiega, przeskakuje przez drogę, prawie wpadając pod samochód, ale przebiegając na drugą stronę, wbiegając gdzieś w krzaki, trochę znikając wam z oczu. A Volvo ojca staje prawie w poprzek drogi. Okej, ja podbiegam do niego. On, Beniek, widać, że on otwiera szybę i jakby... To jest człowiek, który się zbiera do mówienia, ale on jest taki... Kurde... Podstrzelili go! Podstrzelił go! Co? Widzisz teraz twojego ojca faktycznie. Aha. Widzisz, że on jest na siedzeniu taki rozłożony trochę. Przytomny. Blady. Trzyma się gdzieś tam za brzuch. Ma marynarkę w samej koszuli, której nie widać, tą, ale ma marynarkę przyłożoną do boku. I patrzy na ciebie... Tato? Ja wiem, to jest już przerażona, jak coś. Mogę tego nie odkrywać za dobrze, ale tak. On się. Jest blady, jest w szoku trochę. Mówi. Dzieci, uważajcie, on zwariował zupełnie. No, kurde! To zwariował. No, hawajski, kurde, on zwariował kompletnie. Muszę swojego tatę zawieźć, kurde, do szpitala, nie? I znowu próbuję wykręcać tym samym. Ja z wami. Czekaj, a ty? Czemu tak krzywo jedziesz? Kurde, nigdy nie jeździłem takim autem. Po czym tam zaczyna faktycznie cofać. On, jak sam miał, chyba trochę ze stresu, trochę z szoku, a trochę z tego, że zawsze prowadził tylko polonezy i maluchy. Ja muszę zadzwonić do mamy. Nie, słuchaj. Wiktoria, to mówi ojciec. Zawieźcie mnie do szpitala. Niech mama przyjedzie do szpitala, niech mi przywiezie telefon. Tą komórkę mają, wiesz. Twój ojciec ma telefon komórkowy, co jest przedmiotem. Taką cegłę Centertela. I rzadko jej używa, bo to jest bardzo drogie, nawet dla zamożnych lekarzy, no ale czasem jej używa faktycznie do jakichś właśnie zgłoszeń i tak dalej. Leci do domu, powiedz mamie, że jestem w szpitalu. Chyba nic poważnego, wiesz, bo przeszło mi bokiem.
No, no kurde, jedziemy. On zaczął cofać i odjeżdżać, nie? On, a twój ojciec jeszcze krzyczy takim, no na ile jest w stanie krzyczeć. Aha. Powiedz mamie, niech mi przyniesie telefon. Co, dobrze? I myślę teraz, bo mama, rozumiem, że jest środa, więc środek tygodnia, mama jest pewnie jeszcze w pracy. Mhm. A ta praca, podejrzewam, jest gdzieś w Lipowicach. Tak, jest. Jest w takiej części, gdzie są mniej więcej tam trochę na północ od Mokisu, gdzie jest taka część domków jednorodzinnych po prostu i to jest taka firma, ale ona się mieści de facto w takim, w takim budynku, który był kiedyś domem i został wynajęty na hurtownię. On ma obok taką dużą, dobudowaną halę, ale on jest w sumie, no jak wszystko tutaj, jest względnie blisko. Ej, Wiktoria, chodź, musimy jeszcze zadzwonić. Ja muszę biec po mamę. Nie chcesz zadzwonić? Tutaj niedaleko jest budka. Tam, chodź, ci pokażę. Dobrze, tak. No i biegniemy do budki. Dobiegacie szybko do budki. Mhm. Nie jest na szczęście zepsuta, co się budkom zdarza bardzo często. Wysłupujecie jakieś tam... Ja mam pewnie jakąś kartę. Kartę magnetyczną. Masz kartę magnetyczną i dzwonicie. No rozmowa jest, rozumiem, że mówisz mamie po prostu... Tak, mówię mamie, że tata trafił do szpitala i... Ona robi takie... I... Prosił tylko, żeby przywieźć jego telefon. W sensie, no ten... Przez chwilę jest cisza, kiedy ona tłumi w sobie chęć zadania miliona pytań, ale to jest jednak rzeczowa osoba i taka dość chłodna. Mówi, dobrze, już jadę. Dobrze by było, żebyś też tam była. I weźmiesz mnie ze sobą? Już nie zdążyłem. A, dobra. No to biegnę do domu. Co robi Antek z Maxem? Czy Conan i samochód, oni w jakimś kierunku jechali konkretnie? Conan gdzieś biegł jakby od strony rzeki i trochę jakby przebiegał przez tą ulicę i biegł w krzaki po drugiej stronie mostu i gdzieś tam jakby biegnie, wydaje się, że wzdłuż rzeki, natomiast jakby wybiegł poza drogę i trochę już nie widać, gdzie jest, bo jest wysoka trawa. Natomiast samochód no jechał sobie jakby z Zasawia do miasta, no i pewnie pojechał do szpitala. Czy nie było jakiegoś kierunku, gdzie ktoś zmierzał? Nie wydaje się. My tu w ogóle mamy szpital? Tak, by the way. Jest szpital, czyli jest szpital, ja w zasadzie mogę biec do szpitala. Myślę, że szpital jest gdzieś tutaj. Dobra, to tak zróbmy. To ja będę biegła do szpitala. Myślałam, że musimy jechać jakoś do innego miasta w ogóle. Nie, jest szpital. Zresztą w nim też. Sobie tutaj napisz. Czyli ty po prostu biegniesz. Ja, tak? Ja zostawiam Wiktorię, mówię, trzymaj się tam i... No. Powiedzcie Krzyśkowi, że jego pies jest dziwny. Może Krzysiek wie. Biją też dzwony kościelne, dość głośno. Teraz one już biją dłuższą chwilę, ale to jest tak jak uświadomienie sobie czegoś po chwili, kiedy po prostu bodźce inne odchodzą. Biją one standardowo, to nie jest... Właśnie to... biją, nie ma pełnej godziny, kiedy ty patrzysz na swój zegarek z komunii, to widzisz, że jest jakaś tam 14:17, nie? Nawet jeśli zaczęły bić 15, to nie jest jakby godzina na bicie dzwonów, co się wydało trochę dziwne, ale... Biją tak już długo i konsekwentnie. W sensie nie, że tam na przykład jakieś tam 2-3 uderzenia, tylko biją. Ej, coś jest nie tak w kościele. He? No dzwony. A nie jest... Nie wiem. Nie jest godzina 32. 33. No, nie. A nie ma... Nie jest jakiś dzień? Jakiś... Wiesz... Żaden dzień nie biło tak długo, nie. Ha. Znaczy może ksiądz Tymek po prostu też... Wyrosła mu trzecia ręka i... I trzecia ręka ciągnie za sznur od dzwonnicy. Ale idziemy zobaczyć, chyba że... Czy co, idziemy do szpitala? Ja nie mam innego planu, możemy iść. I tak nas tam nie wpuszczą. Do kościoła czy do szpitala? Nie, do szpitala. Znaczy mnie do kościoła pewnie też. Że grałeś na przy... Na gitarze. Ale mówię tak właśnie, to jestem zobowiązany to powiedzieć przy każdym momencie. Mimo że i tak co niedzielę muszę iść do kościoła. Z kościół. Więc kiedy przechodzicie przez miasto, jest jakiś... może to nie jest kontrast, bo popołudnie jest gorące i słoneczne i to jest taki przyjemny, suchy upał, jaki powinien być w lecie. Gdzieś ta wilgoć popowodziowa powoli znika, jest jasne słońce, właściwie bezchmurne niebo i jest jakaś taka senność popołudniowa w Lipowicach, która w sumie jest normalna, ale to bicie dzwonów, które towarzyszyłam przez cały czas, trochę głośno, kiedy idziecie, cała ta sytuacja z Conanem, z postrzałem i to, że ludzi jest mało, ktoś czasem wygląda przez okno. Macie wrażenie, że przez moment na jednym z
z takich tarasów domu jednorodzinnego, który widać, bo jest taki wyższy, jest widać ponad ogrodzeniem, że jakaś naga kobieta, która jakby schowała się z powrotem, ale może wam się tylko wydawało. Samochodów jest bardzo mało. Ja myślę, że młodzi chłopcy to... To prawda. Była to naga kobieta, na pewno specjalny radar namierzył ją odpowiednio szybko. Czy w jakim była wieku? No chyba nie w optymalnym. Natomiast, więc radar mógł szybko się wyłączyć, ale jest jakaś taka, taka atmosfera jakby oczekiwania albo jakiegoś takiego, takiej z popołudniowej siesty, która trwa za długo i wszyscy jakby śpią trochę za głęboko. I też zauważacie w pewnym momencie, że jest trochę, że trochę ludzi zmierza w stronę rynku i chyba w stronę kościoła. Im bardziej jesteście bliżej rynku, im bardziej zmierzacie na północ, tym częściej widać ludzi, którzy idą. Głównie to są jacyś tacy starsi ludzie, którzy no, kojarzą się z tym, że chodzą do kościoła też w dni powszednie. Ale nie tylko. Ty Antygros, poznajesz ze 2-3 osoby, które kojarzysz z tych spotkań oazowych, na które jesteś regularnie zapraszany. Oni jakoś tak patrzą po sobie, zerkają, zbijają się w grupki, kiedy się już spotykają, ale nie rozmawiają ze sobą, idą po prostu. To nie są tłumy, to nie jest tak, że całe miasto rusza, ale jest jakieś takie... Jest taka atmosfera odpowiadania na zew i wy też trochę czujecie się jej częścią, bo właściwie robicie to samo, co wszyscy ci ludzie. To też przychodzi do głowy Antek z książek, które czytałeś, że po to są dzwony, prawda? Do tego kiedyś służyły poza funkcją religijną, żeby zwołać ludzi, kiedy dzieje się coś ważnego, więc... Ej ty, to jest trochę dziwne, wiesz? Może... Idźmy tak ostrożnie. Jeszcze ktoś będzie chciał nam wsadzić rubaka. Ostatnio w sumie, czy to było coś bardzo dziwnego? Znaczy, ale czy jest jakaś część miasta, gdzie twoim zdaniem nie będą chcieli? Nie, no ale wiesz, chodzi o to, że ci ludzie tam idą, znaczy my też, ale wiesz... Są dzwony? To trochę dziwne. Dobra, idźmy. Najlepszy obrona jest atak. Mam jakieś robaki, żeby komuś wsadzić, w razie czego? Nie, nie. Jeszcze spacer ulicą Niepodległości, gdzie tych ludzi faktycznie jest, no, wygląda jakby właśnie ludzie szli trochę na mszę na jakąś godzinę, nie wiadomo jaką. Ej, mam pomysł. Ej, pamiętasz jak... Jak się nazywa to takie coś, że ludzie chodzą i rzucają kwiaty i zatrzymują w szczycie jakieś miejsce? I to jest latem. Boże ciało, procesja? No. I tam zawsze jest, zawsze tam oni mają takie, są tacy smutni ludzie i oni mają takie smutne głośniki. Przez które nic nie słychać. No, to tu by się chyba nazywa. No, to może... Potocznie przynajmniej. Ty tam, a wiesz gdzie takie rzeczy są? Wiem. Gdzieś pewnie leżą. Jeśli są, to mogą gdzieś leżeć. No pewnie są w jakimś parafialnym składziku, tak. Prawdopodobnie. Takim, jest takie miejsce i ty myślę, że nawet kojarzysz mniej więcej, gdzie ono mogłoby być. Nigdy do niego nie zajrzałeś, nie bo mieć po co? Kluczy, możesz nie tak. mieć kluczy, ale tak. Wydaje ci się, że tam powinno być. Ej, to weźmy to, może tak pożyczmy. Nie, bo zobacz, patrz. Jakby to mieć, to można byłoby zrobić to tak, jak zrobiliśmy z tym wzmacniaczem. Tylko to będzie przenośne. Zobaczmy, co się dzieje w kościele, bo może ksiądz Tymek właśnie bije się z księdzem proboszczem na pięści czy coś i... I kiedy zbliżacie się do kościoła, okazuje się, że może nie dosłownie, ale chyba miałeś sporo racji. W sensie, po pierwsze jest policja w pobliżu, jest zaparkowane 2 radiowozy, polonezy i policjanci stoją i rozmawiają z proboszczem. Proboszcz jest ożywiony, a oni są tacy trochę... Tacy jak policjanci, którzy zostali wezwani, niezbyt wiedzą, co zrobić, nie mają na to procedury. Jeden pali papierosa, jeden z tym księdzem rozmawia. Jest taka jest jakaś sytuacja. Ludzie przecież się miejscu, gdzie do kościoła prowadzi taka węższa uliczka trochę pod górę, bo ten kościół jest na takim lekkim wzgórzu. Do niego jest kilka dojść z różnych stron tego wzgórza, ale tutaj od strony rynku ten... Tu już się robi trochę tłum, kiedy ci ludzie zaczynają się tu zbijać, dzwony biją. I proboszcz ewidentnie stoi obok i z jednej strony rozmawia z tymi policjantami, z drugiej strony stara się do tych ludzi coś mówić, trochę im zasłaniać drogę, trochę ich zatrzymywać. Jest ewidentnie coś tutaj się dzieje.
I on widać, że chciałby trochę zająć się tymi ludźmi, ale też trochę z tymi policjantami dyskutuje. Oni są w tej takiej pozie. Więc może coś jest na rzeczy. Musimy podejść i posłuchać najpierw, o czym mówią. Czy zgaduję, że ksiądz Tymek jest winny temu wszystkiemu i pewnie on dzwoni. Może się zamknął gdzieś w pomieszczeniu. Kiedy podchodzicie, w sensie przechodzicie tak, że chcecie tamtędy iść, no to w pewnym momencie słyszycie, bo to jest, nie jest szczególnie ciche. Najpierw słyszycie takiego starszego policjanta, który jest taki... powiedzieć misiowaty to dać złe skojarzenie, jest niedźwiedziowaty, w sensie jest taki cały obrośnięty kędzierzawymi włosami, nie tylko na głowie, ale też na ciele, na rękach i wszędzie. Ma teraz jest upał, więc ma tą taką niebieską policyjną koszulę spoconą i rozpiętą, tak że te kłaki wystają mu wszędzie. Pali papierosa i mówi tak... Proszę księdza, no ale co my mamy zrobić? Proszę. Jak to co, biskup zaraz przyjedzie? Ja nie pozwalam na to. Ja pozwalam wam zainterweniować. Proszę go wyprowadzić. Ja pozwalam, jakby coś to... Ale co? Ja stary milicjant będę księdza wyprowadzał. A sfotografują to potem, ja znowu przejebany. Proszę księdza. Już my tu dobrze żyjemy, spokojnie. Niechże ksiądz mu powie coś. Przecież ksiądz go może zwolnić czy coś, nie? Przecież to jest, ksiądz jest jego szefem. Po raz pierwszy widzisz, słyszysz starego proboszcza, który wydaje się człowiekiem niezdolnym do takich rzeczy, który mówi: kurwa mać! Nie mogę go po prostu zwolnić, rozumiesz? To jest jakieś szaleństwo kompletne. Niechże mi pan pomoże! Panie władzo, no! Znamy się przecież. On jest, proboszcz też jest cały czerwony, jest w sutannie, jakby po, chociaż ma rozpiętą koloratkę, widać, że jest też taki, jest też jest czerwony i taki bardzo wzburzony. Bardzo wzburzony, jest też jakaś taka rozpaczliwa bezradność trochę. Czy chcecie jakby przystać, bo ja jestem, mijacie ich z tym tłumem, no nie jest w stanie was zatrzymać, ani nic szczególnego zrobić. Chyba ominął. Czy ja wiem, gdzie jest dzwonnica? W sensie, gdzie się dzwoni dzwonami? Nie ma osobnej dzwonnicy, w sensie trzeba wyjść w kościele po prostu na chóry i na wieżę. Tak, ale no to jakby wydaje ci się, że wiesz. Byłeś na chórze parę razy, no to tam stamtąd dalej się idzie tymi schodami, to się nie posłucha. Ja bym poszedł do kościoła, zobaczył co. Może uda się pogadać z księdzem Tymkiem, to się czegoś dowiemy. Nie chcesz. Chcesz plądrować w tym czasie dom parafialny? A myślisz, że tak mogę? No nie, ale... Ja może tego poszukam, a gdzie mógłbym tego to znaleźć? Tak mniej więcej. No ty jesteś zajmujący. Jak się minie kościół z plebania, w tej plebanii mniej więcej, jeśli mu się uda dostać, to jest pierwsze założenie, to mu mówisz, tak, że tam... A w salce są, tak. Jest dwoje drzwi, więc tak, sprawdź po kolei. Dobra, a jak się nazywa któryś z nich? Ksiądz Tymek? Tymek, nie Tomek, dobra. Ksiądz Tymek. Ksiądz Tymek prosił mnie, żebym... Dobra, świetnie. Dobrze, to widzimy się tutaj za chwilę. Mhm. Teraz Max powie, że ksiądz Tymek mu coś kazał zrobić, to może się źle skończyć, ale a nie chce mi się go gonić. Poradzi sobie. Dobrze, więc wróćmy na chwilę do Wiktorii. Tak. Która zjajana dobiega. W tym upale w golfie. Tak. Czarnym. dobiega. Już, nawet ta przepaska, nie? To zawsze ma na głowie już po prostu takie kłębki włosów wychodzą i już jest, nie jest tak idealnie uczesana jak zawsze. Prawie że zderzasz się z matką, która też wchodzi do szpitala. No szpital to jest taki duży, rozłożysty budynek zbudowany w jakichś takich 60-tych latach, betonowy, pełen różnych skrzydeł, taki brzydki, odrapany. Kojarzy się z miejscem, w którym nie chce się być. Jest tam szlaban, który, prawda, nie przyjeżdżacie samochodem, w sposób przechodzicie. Zresztą dozorca na tym parkingu szpitalnym ma taką minę człowieka, który wie już. Tacy ludzie zawsze wszystko wiedzą, lekarz postrzelony, wiadomo kto jest jego rodziną, już wszyscy już na pewno wszystko wiedzą w tym szpitalu doskonale, lepiej niż wy. Matka stuka obcasami o beton, wchodzicie do szpitala i natychmiast wszystkie drzwi się otwierają, w sensie to jest przywilej lekarskiej rodziny w szpitalu. Cała ta biurokracja, która normalnie jest niemiła pani, która mówi do kogo, a nie ma odwiedzi na to, wszystko, prawda, natychmiast się pojawia jakiś młody lekarz, który kiwa matce, patrzy na nią, prowadzi was do góry. Jest też taka ogólnie w tym szpitalu popołudniowa atmosfera. Pachnie obiadem, który pewnie teraz roznoszą pacjentom. I po chwili trafiacie na oddział, gdzie młody lekarz mówi, że trzeba chwilę poczekać, bo teraz jest właśnie na obserwacji, ale że kula wyszła bokiem, że chyba nie uszkodziła żadnego organu i że proszę się nie martwić, wszystko będzie w porządku.
czyli przeżyje. Tak, tak. Proszę się nie martwić. Nic mu nie będzie po prostu. Ja bardziej... Ja tak, ten młody lekarz tak patrzę, się jakoś wytłumaczyć. I ja tak wyglądam po prostu bardziej samo to, że ktoś, która postrzelił u nas w Wypowicach. Nie było czegoś takiego, że mi się to po prostu nie mieści w głowie, ale proszę się nie martwić. Ja... A ktoś już dzwonił po policję? Bo to ten typ, on jest w ośrodku. I pewnie tam go postrzelił. W tym momencie, kiedy mówisz telefon, to matka się przypomina, wyciąga z torebki tego co i tak dalej. Tak. Ojciec kazał przynieść telefon, tak? Tak, mówił panie, że koniecznie. Panie doktorze, czy on jest przytomny? On... Tak, no jeśli to jest coś bardzo pilnego... Jest, tak, tak! Jakieś mętne procedury zostaną tu chyba złamane, ale to jest Polska lat 90., a to jest rodzina lekarza. Jesteśmy w szpitalu, więc on jakby po prostu wpuszcza was i faktycznie... Dobry. Ojciec leży na łóżku, trochę tak przykrywany na ten jakby drugi bok. Ma opatrunek. Który właśnie pielęgniarka kończy zakładać. Ja podbiegam. On tam patrzy na to tak krytycznym okiem trochę. To się jeszcze jest wszystko w trakcie. Patrzy na ciebie chwilę, po czym patrzy na twoją matkę i mówi Helena, daj mi telefon. Daj mi telefon. Siostro, czy mogłabyś siostra na chwilkę wyjść? Ja za chwilkę zawołam. Dobrze, to już wszystko jest w porządku. Tato, jak się czujesz? On patrzy chwilę na ciebie, patrzy na matkę i tak... Matka patrzy na niego i mówi... Co ty, no... Wiktoria, ty też wyjdź! Nie! On chwilę myśli i mówi tak... Nie, Helena, niech zostanie. To już... Ona tak już się... Daj mi telefon. Widać, że jest osłabiony, jest blady, ale też jest więcej w tym jest jakiegoś stresu i pośpiechu takiego, że to rana raną, ale on po prostu chce wykonać ten telefon. Okej, ja wyrywam matce ten telefon, bo ona się jakoś nie kwapi i po prostu do niego podbiegam z nim. Mówi takie, ale oddajesz i on fakt, on wykręca numer, to chwilę trwa. Przykłada telefon do ucha, poprawia się trochę na tym łóżku. Słychać takie ciche echo sygnału. Halo? Jagła z Lupowic. No właśnie, to on jest problemem. Nie ja. No nie wiem, no jak najszybciej kogoś tu wyślijcie, bo robicie problemy mi, a wysyłacie kogoś, kto robi większe problemy. Dobrze. Dobrze. I po chwili odkłada słuchawkę. Słyszę jakiś głos, ale nie słyszę. Hela, nie zbliżaj się nikt się do ośrodka. Tam jest ten gość, tego przysłali z Warszawy. Jemu kompletnie odbiło. Patrzę na ciebie. No wszystko już jest w porządku. Już. No ale jak w porządku? On tam jest i co? I do ludzi strzela? Nie. Ona znowu matka mówi tak... Sławek! Czy ona musi o wszystkim wiedzieć? Że jestem już, Helena, to przy sprawie dorosła, poza tym co? No niech... On po prostu się naćpał tego, w sensie tych, wiesz i... On myśli, że może to kontrolować i tych wszystkich ludzi. Przyjadą ludzie z Warszawy. To też nie są mili ludzie. Znowu zerkną trochę na matkę, zerkną na ciebie i tak. No dobrze by było, żebyś się kręciła z daleka. Też powiedziała swoim kolegom, żebyście je trzymali stamtąd z daleka. Myślę, że on z nim nie będzie jakiegoś dużego problemu, tylko że no... Po prostu chciał, żebym z nim współpracował. Ja powiedziałem, no... Tak naprawdę on nie chciał mnie postrzelić po prostu. On nie panuje nad sobą. Znaczy, to jest wariat, to jest idiota, ale on już po prostu nie... jest w amoku kompletnym. Spokojnie możecie wracać do domu. Kochanie, ja wyjdę dzisiaj stąd. To jest przeszło bokiem, także zadraśnięcie właściwie, tylko trochę się krwi polało. Ona przez chwilę na niego patrzy takim trochę... takim wzrokiem, który...
jest w nim troska i miłość, ale tylko dlatego, że znasz swoją matkę, to wiesz. Bo dla kogoś z zewnątrz wygląda jak też surowy i krytyczny wzrok, który mówi, co z ciebie za mąż, który jest postrzelony. ale widzisz, że ona jest przejęta. I brat kiwa głową, odwraca się. Jakbyś czegoś potrzebował, to ja jeszcze porozmawiam tutaj z lekarzami. Chodź, Wiktoria. Idź. To musimy coś z tym zrobić, tato. Przecież nie będziemy czekać, aż ktoś przyjedzie z Warszawy. Kiedy oni przyjadą? No, szybko przyjadą. Teraz, kiedy się to wszystko dzieje. To ja... Powiedz swoim kolegom, bo uważajcie, bo to są po prostu niebezpieczni ludzie. Wiktoria, chodź! Już, mamo! Muszę iść, bo zaraz na mnie spadnie cała wina za to wszystko. Spokojnie. Coś ci przynieść? Ja wyjdę ci. Gdyby coś, gdybym siedział dłużej, możesz mi tę gazetę przynieść czy coś później. Dobrze. No, idź tam, uspokój matkę. Tymczasem w kościele. Dzwony biją, to już jest naprawdę głośno i kiedy wchodzisz do kościoła, zapach kościoła i chłód, to jest zawsze upalny dzień przyjemny, gdy wchodzi się do kościołów. I ludzi jest już tu całkiem sporo. I śpiewają. I śpiewają coś, czego nie znasz, to jest dziwne, bo raczej zna się te rzeczy, które tak ludzie śpiewają w kościele. Tam maryjne pieśni, Matko, Opiekunko Ludzi, czy tam Chwalcie Łąki Umajone, chociaż już lipiec. Czy Anioł Pański nawet, choć to już nie ta godzina. Oni śpiewają jakąś taką pieśń, gdzie się pojawia cały czas... To jest jakaś litania do Matki, chyba do Matki Boskiej, a to nie jest litania loretańska? To jest... I jest sporo takiego mruczenia, w sensie, że ci ludzie w kościele, ktoś zaśpiewuje, ktoś... Jest jakieś nie takie. Trudno ci powiedzieć dlaczego, ale... I ci ludzie się schodzą i dołączają się do tego śpiewu. Dzwony biją, wchodzisz... Rozumiem, że idziesz prosto na górę, tak? Chyba, że ksiądz Tymek stoi gdzieś z przodu kościoła, czy gdziekolwiek. Stoi. Może spodziewać się, że widocznie kościelny, który zarządza dzwonem, nie słucha proboszcza, tylko księdza Tymka, bo to nie ksiądz Tymek tym dzwonem bije. On stoi. Stoi na ołtarzu, ale przed nim. W sensie nie stoi za ołtarzem, tak jak powiedziałem, że tylko przed nim i... Plecami do? Przodem do ludzi. Przodem do ludzi. Tak. I stoi jakby z takim... Widać go, bo on jest bardzo wysoki. Jakby ręce zniesione wzdłuż ciała, może takie lekko uniesione trochę. One nie są tak zniesione jak na Ojcze Nasz. Głowę lekko odgiętą od tyłu. Wydaje się, jakby przewodził jakiemuś rytuałowi, ale to nie jest normalne nabożeństwo i to widzisz od razu. No. Tak się właśnie kończą pomysły soboru, drugiego soboru watykańskiego. Idę powoli do przodu kościoła, gdzieś bokiem jakoś, taką boczną... Jest nawa boczna? W tym kościele? Tak. To tak. Chyba tak. Idę boczną nawą, tak powoli, żeby gdzieś tam popatrzeć na razie na to z przodu, jak to wygląda. Na księdza Tymka. Schodzą się ludzie, głównie starsi, ale nie tylko. Ja zerkam po tych ludziach też i moje główne podejrzenie to, że oni są zarobaczeni, tak jak tam, jak one miały te Michalak, te co się z psem tam... Adamkowe. Że to jakieś imię było w nazwisko wmieszane. W każdym razie to jest jakiś mój punkt porównania, że czy ci ludzie w kościele są gdzieś w podobnym... Czy jest coś podobnego, czy... W sensie wszyscy wydają się być bladzi, wydają się być, a jednocześnie pełni... Jakby jest w nich taka energia. Ona się wydaje teraz taka transowa, że oni są skupieni i kiedy wchodzą do kościoła wydają się normalnie, ale kiedy się przyłączają to jest jakieś takie zrozumienie tego, co tu się tu odbywa, którego ty nie posiadasz. W sensie, że ty patrzysz na to z zewnątrz i masz wrażenie, że oni nie. To jest takie coś, co ci się też wydawało charakterystyczne w Dark Ulisie, że oni się wydają bladzi, ale jednocześnie jest jakaś taka... To nie są osłabieni ludzie. Jest jakieś takie poczucie jakiejś takiej witalności w nich wszystkich. Nawet w starszych ludziach. Wszyscy się poruszają dość energicznie. Właśnie kiedy przystają, to przystają. Natomiast dotąd nie chodzisz na oazę i może jakby nie jesteś entuzjastą liturgii, więc na razie to jest dziwne, ale jeszcze może nie przekracza twojego poczucia dyskomfortu. Natomiast kiedy
kiedy oni zaczynają powoli się rozbierać, kiedy zauważasz najpierw jedno, potem drugą osobę, które zaczynają powoli się rozbierać, to czujesz, że jest coś bardzo, bardzo nie tak. Okej. I to się dzieje bardzo powoli, w sensie, że ty dłuższą chwilę nie zauważasz tego. To nie jest tak, że oni frenetycznie zrzucają z siebie ubrania, tylko oni zaczynają się powoli rozbierać. Tam babci, któraś babcia ściąga chustkę i ty też masz wrażenie, że to są większości starzy, jakby czujesz taki wielopłaszczyznowy niepokój, co tu się może zaraz wydarzyć. I pewnie częściowo religijny, i taki zupełnie społeczny, i taki estetyczny, jakby... Teraz jeszcze jest, rozumiem, poziom średni, ale zaraz zaczną przychodzić na protestanty, no to już w ogóle będzie. Jak wygląda ksiądz Tymek? Też podobnie? Teraz też chodzi o bladość, energię, tego typu rzeczy. Wydaje się, że tak. Wydaje się, że tak, chociaż on jakby nie uczestniczy w tym śpiewie. I jest... Jakoś ogniskuje może tą energię, w sensie może po prostu względu na architekturę kościoła i miejsce, w jakim stoi, tak się wydaje. Nic na razie nie mówi, nic nie... Chodzi też o to, że po tych osobach w kościele widać, że z nimi jest coś fizycznie inaczej. Jakby już czujemy, że jest ta kategoria ludzi coś od robaków, którzy jest... Tak, chociaż to jest... bardziej bazuje na jakichś intuicjach, że oni... jest jakiś taki rodzaj naprężenia fizycznego w tych ludziach, którzy się... Tak, no to pytanie, czy od księdza Tymka też czuje coś takiego? Tak. Okej. Okay. Zbliżasz się, obserwując powoli, jak... Kiedy już jestem tego pewien, to wychodzę z kościoła, idę do salki parafialnej, tam gdzie jest Max. Bo mam poczucie, że niczego więcej się nie dowiem. Żegnacie ten śpiew, taki dziwny, monotonny śpiew. A tymczasem ty, Max, kiedy patrzysz, jak Antek wchodzi do tego chłodnego kościoła i ci ludzie tam wchodzą, ty już powoli przyzwyczajasz się, że ty czujesz takie rzeczy. Ty masz ochotę tam do nich dołączyć. Bo teraz jakby masz takie poczucie, że wszyscy jakby... Dlaczego ma być tak, że ty i Antek macie rację i stary ksiądz, kiedy wszyscy coś robią jakby razem, wspólnie. Przypominam sobie robaka. Udział. Materializuję sobie w głowie tego obślizgłego robaka, który tak się wije i za każdym razem, kiedy mnie tu łapie, po prostu patrzę się na niego, jak... Materializuję sobie też przy okazji to, jak dzisiaj wymiotowałem. Dobrze. I to sprawia, że przezwyciężasz tą chwilową chęć. I faktycznie, kierując się za opisem Antka, pewnie masz sporo szczęścia, albo po prostu jest tutaj chaos, bo tak, drzwi na plebanie są otwarte. Chwilę rozglądasz się, tam schody na górę, jakaś tam boazeria, obraz religijny, jakieś kwiaty na stole, to jest taki hall. No ale przypomina ci się, gdzie Antek cię pokierował, więc skręcasz, tam faktycznie jest taka salka, są drzwi jedne, drugie. I jedne są zamknięte, drugie są otwarte, w sensie nie są zakluczone. I jest to faktycznie taka... Jak to się mawia, graciarnia. Okay. Znajdujesz kontakt, jest tam światło, bo tam nie ma okna żadnego. Ja się trochę ciekam, jak idę przez tą plebanię i cały czas się rozglądam, ale generalnie tak staram się uspokoić. Żeby wyglądało, że jestem tutaj, bo ktoś mi coś kazał, ale trochę się cykam jednak. To jednak trochę głupio. No nie wiem, no. Ale tak nigdy niczego nie kradł. I to jest takie trochę dziwne. Więc idzie i tak, kiedy wchodzi tam, coś ma szukać. Moim celem jest znalezienie... Znaczy, jak już ogarniam te graty, to już spoko. Przecież chodzenie było dziwne. Szukam głośników takich przenośnych, które są na jakichś pielgrzymkach. Jest tam sporo różnego dziwnego szpeja. I znajdujesz też te głośniki. One nie jest tu znaleźć, bo one są na takich plecakach. No. Więc one tak dość szybko je znajdujesz i widzisz. Są dwie pary połączone kablem. W sensie takie dwa jakby plecak z takimi głośnikami do góry. No. Chyba ci kojarzy, że jak idą pielgrzymki piesze do Częstochowy, to jest taki naprzód i na tył. I dlatego jakby jeden idzie z przodu, a drugi z tyłu. I to jest taki zestaw połączony, który może można jakoś odmontować, może nie, trudno ci powiedzieć. Ale no jest to tutaj. Wygląda, jakby miało nie działać, ale takie rzeczy zawsze tak wyglądają, więc jakby... A jest do tego jakiś mikrofon? Po chwili znajdujesz, tak. Okej, to biorę to, no i... Wiem, że to jest ciężkie, więc... Staram się to jakoś wziąć ze sobą. Ja to po prostu tak... Targam to. No, jest...
W sensie znalazłeś sposób, żeby odmontować jedno od drugiego proste. One są podłączone jakby tak na wtyczkę, więc możesz wziąć tylko jeden, jeśli chcesz. Wtedy po prostu założysz go na plecy i jakoś go wyciągniesz. Jeżeli będziesz chciał wziąć dwa, no to będziesz na raz ich nie weźmiesz wtedy. No mają takie plecaczki. A, no to właśnie tak. Biorę ten jeden na razie. Zastanawiasz się, co z drugim. Dobrze, więc bierzesz ten jeden mikrofon. Trochę jest przepychania, przesuwania rzeczy, schylania się, żeby nie zahaczyć tym o framugę drzwi, ale wychodzisz niczym młody pielgrzym. Nice, nice. I masz to ze sobą. Okej, okay. Kieruję się... chociaż... Jest gdzieś miejsce, gdzie to schować? W sensie, to jest jedna z najtrudniejszych do schowania rzeczy na świecie. Jeśli chcesz ukryć to, że z nią wychodzisz. Nie, 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 inaczej. Nie, nie w taki sposób. Chcę ją położyć na przykład koło drzwi, albo coś takiego, jakby... Jakoś tak koło wejścia, koło okna na przykład. Żeby to wyglądało... Żeby to wyglądało dokładnie tak, jakby miało tam leżeć. Okej, okay, no to na tej salce, no... Znaczy jeśli nie, ktoś będzie... na zewnątrz. Aha, na zewnątrz. Żeby wyglądało tak, jakby dokładnie miało tam leżeć. Okej. Okay. No jest po prostu taki, więc jest tłum, jest dużo ludzi, no to jest taki sprzęt, który ludzie identyfikują z różnymi procesjami. Szansa, że nikt nie będzie szczególnie dociekał, jest duża. Natomiast ty, Antek, kiedy już jesteś prawie w drzwiach kościoła, żeby wyjść, to słyszysz głos księdza, który mówi: Antek, czemu wychodzisz? Wszyscy odwracają się w twoją stronę. Ja się odwracam przez ramię spokojnie. Nie, ale nie spokojnie, wewnętrznie. Wszyscy patrzą na ciebie i jedna z kobiet, taka babcia, takim babcinym gestem łapie cię za rękę. Spróbuję się... I próbuje tak się ją objąć, tak jak te babcie łapią za dłoń. Wyrywam się. To nie jest trudne, chociaż nie jest też tak łatwe, jak mogłoby być. Jest jakiś opór, w sensie ona stawia opór, tak jakby wysztywnia tą rękę, ale nie walczy dalej. Patrzy na ciebie takim wzrokiem urażonym, trochę zdziwionym. I ja po chwili namysłu zbieram się sobie i idę sobie. To nie dla mnie. I wychodzę. Antek. Antek. Matka kocha też ciebie. Prawdziwa matka. Ta, którą masz naprawdę, którą wszyscy mamy. I zamykam drzwi za sobą. I chwilę na zewnątrz. Nie, od razu idę w stronę salki, ale trafiacie. Myślę po drodze, tak, bo to siedzi tak. Na widzisz Maxa, kiedy właśnie macham odkłada, ci. Odłożył ten sprzęt i wygląda tak, jak wygląda. Macham w twoją stronę. No więc, może chcesz wyjść do kościoła na chwilę, bo... A dlaczego? Znaczy... Chcesz zobaczyć coś ciekawego? Nie? Tak? Powinienem? Czujesz, że może czemu nie? Tak cię zachęca. Nie no, mogę tam wejść, a... Chociaż poczekaj, bo ty jesteś po robaku, prawda? To... Co? To może lepiej nie wchodź, nie teraz. Bo jak w razie czego... A co, jest tam dużo ludzi? Może być mi ciężko ubrać... Chcemy przetestować nasz ten? Może być mi ciężko ubrać cię ponownie w razie czego, więc... Co? A chyba przetestować... A czekaj, bo w kościele jest nagłośnienie. Dobra, Mak, słuchaj, w kościele są ludzie, którzy... Jestem prawie pewien, że no, są po robakach chyba dużej ilości. Cokolwiek jadłeś, to oni musieli jeść znacznie więcej, bo pić albo nie wiem. więc jest dziwnie, ale kościół ma nagłośnienie. Przetestujmy to. Może gdyby... No, gdyby udało się zrobić sprzężenie w kościele... To byłoby ciekawie. Na muzykę. Ja pomyślałem o tym. Czy wasze gitary, aha, nie, wy macie piece i nagłośnienie. Myślę teraz, czekaj, tuby, wiesz, Wiktoria, twoi koledzy, zespół, idziecie z tubami przez Lupowice. Ja myślałem, żeby po prostu wziąć, wiesz, mikrofon i podłączyć go, znaczy przyłożyć go do głośnika. Ja już trochę myślę przyszłościowo, ale. W ogóle to jest straszliwie ciężkie. Wiedziałeś, że to jest takie ciężkie? Nie. To jest też takie straszliwie duże. Chcieliśmy kiedyś nowo iść na pielgrzymkę, ale... Dobra, słuchaj, Max. Spróbujmy w kościele zrobić sprzężenie. Ale jakby... Mam wielką nadzieję, że nie zrobisz niczego dziwnego. Co miałbym zrobić? Otwieram drzwi do kościoła. A może zrobimy tak, jak wiesz, dam
był taki ziomek, który płynął łodzią i go przywiązali do statku, żeby coś tam... Dobra, nieważne, to i tak nie działa. Otwieracie drzwi do... To chyba były syreny, tak mi się wydaje. I słyszycie śpiew. Śpiew do matki. A tymczasem... Wiktoria, co robi Wiktoria? Idę za matką. Moją matką. Tam, tam, tam. Idę za moją matką. Tata kazał mi ją uspokoić, więc tak... My nie mamy dobrej relacji. Ale to jest sytuacja kryzysowa. I tak nawet do niej podchodzę i tak kładę jej rękę na plecach, żeby już pokazać, że jestem z nią. Czy leciutko tak jakby zdryga, ale to się zaraz, przechodzi, odwraca się. No, ale widziałaś nic poważnego, mam rację, czy nie? Nic, no tak, chyba tak. Wiktoria, słuchaj. My parę lat temu... To tak naprawdę ja namówiłam ojca na... No wydawało się, że to jest po prostu dobry interes, że on, prawda, zna ten ośrodek, byli ludzie chętni, żeby to wziąć pod zarząd. I ja nie wiedziałam, że to będzie wszystko tak wyglądać. Ja sobie usiądę chwilkę w domu, później wrócę do pracy. Dobra, ja potrzebuję chwilkę tak... No. Najważniejsze, żeby ojcu nic nie jest, prawda? Dawno jej nie widziałaś, tak więc że gdzieś ona próbuje podtrzymać tą jakby fasadę tego, kim jest, ale na co dzień, ale to się... To pęka. Ona się teraz tak trochę... Przechodząc przez szpital i te spojrzenia, wszyscy w szpitalu wiedzą, że no, prawda, coś się dzieje i nikt nie podchodzi, ale wszyscy patrzą i patrzą, więc ona też, jak każda osoba, dla której zdanie innych w społeczności jest bardzo ważne, ona się ustawia do pionu, kiedy przychodzi przez kolejne takie otwierane szpitalne drzwi, to ona już idzie stukając obcasami i po wyjściu ze szpitala idzie w stronę domu. Z nią? Mhm. Tak, ja myślę, że wydaje mi się, tak jak mówię, nie mamy dobrej relacji, ale jest kryzys i mój tata kazał mi ją uspokoić, więc idę z nią, żeby też tak, no nie wiem, zobaczyć, czy dotrze do tego domu spokojnie i, nie wiem, zrobić jej herbatę. Mhm. Możesz sobie rzucić za urok w sumie. Prawda. Jak to całościowo wszystko pójdzie. Słuchajcie, za urok. To ja będę rzucać aż 7 kości. Wow. Ponieważ mój urok rozwinęłam. Stałaś się bardziej urokliwa. Dokładnie. Z powodu tych wszystkich wydarzeń. Tak. Jak widać, tak na mnie działają. Nawet są 3 szósteczki. Wow. Więc kilkanaście minut później siedzisz już z mamą na tarasie, bo jest piękna pogoda, w domu jest trochę duszno. Ona ma szklankę wody, którą popija. Zrobić ci coś do jedzenia? A gdybyś była tak miła? No to idę do kuchni, robię jej kanapki. Ona znowu chwilę trwa, ona jest taka bardzo teraz zatopiona w swoich myślach. Zjada te kanapki, patrzy na ciebie i mówi: tata ma rację, wiesz? Za mało ci mówiliśmy i może przez to, że trzymamy cię cały czas... Że ja cię trzymam cały czas na dystans, może to wszystko... To, że ty masz kłopoty, to też jest bardziej moja wina niż twoja, wiesz? A pewnie myślisz, że ja tak nie myślę, bo... Tata... Wydawało się, że tata to jest bardzo wybitny człowiek i naukowiec. I on... Myślałem, że z tego wszystkiego, co oni tam robili, myślałem, że nam się może uda na tym coś zarobić. Głupia córeczko. I ja go do tego namówiłam, a teraz... Wtedy wszyscy... On tak... Zrobił taki niejasny gest w stronę domu i tak... No,
tata to miał bardziej... W sumie myślałem, że on nie ma do tego głowy, że ja go muszę tak popychać, żeby nie był taki jak... Jak swój brat, a teraz myślę, że... To wszystko przez... I ona się w tym będzie już rozpłakuje kompletnie. Jest kompletnie rozklejona i płacze. A tymczasem... A tymczasem... W kościele. Max, wchodzisz do środka i najpierw jest ten przyjemny chłód. Taki chłód po tym upale na zewnątrz, jeszcze spocony dźwiganiem tego głośnika. Chłód i śpiew taki trochę... On jest gdzieś pomiędzy pomyłkiem a śpiewem. Czasem wydaje się, że służycie słowa na pewno w jakimś takim dziwnym, trudnym do uchwycenia rytmie wracają jakieś takie zwrot do matki. Trudno powiedzieć, oni tam się pojawiają jakieś słowa, które da się usłyszeć kiedyś, nawet kiedy po prostu przychodzicie, kiedy wchodzicie tam. Część jest takich typowo jak z różnych litanii maryjnych, że opiekunko, ucieczko, ale w pewnym momencie służycie dawczyni naszego ciała i to brzmi dziwnie, chociaż patrzę może jeszcze niego, nie aż tak bardzo. Patrzę na niego, otwierając wielkie oczy. No a przede wszystkim to co cię... Ty już wiedziałeś, że tego się można spodziewać, ale to jest jednak szokujące. Większość ludzi w kościele jest już nagich. I oni to też nie jest tak, że oni stoją w tej takiej odległości, w jakiej stoi w kościele, gdzie w polskim kościele trochę tak ludzie nie są względem siebie jakoś żywo nastawieni. Każdy ma tam gdzieś tam przestrzeń, nawet jak jest tu mnie. Oni się zbijają w środek i śpiewają. Oni są blisko siebie. Obejmują się, dotykają. Te ciała się stykają ze sobą. Oni nie są tak w ławkach. Znaczy część z nich jest w ławkach, ale oni jakby zmierzali w stronę środka i przodu dość powoli, tak jakby się trochę jakby się zbijali w masę. Część jeszcze kończy się rozbierać. Ty jesteś przerażony, a ty, to jest najdziwniejsze, bo ta rozsądna część twojego umysłu najbardziej przerażona jest tym, że ty nie jesteś, tylko ty sięgasz po podkoszulek. Max? Nie. Pamiętasz? Nie? Może przywiąż mnie, jak tamte syreny. Wychodzimy? Jesteś w stanie, to przestań. Spróbuję. No to co? Rzut. Na pewno to będzie serce czy umysł? Dobre pytanie. No właśnie. Myślę, że na tym etapie jeszcze umysł, bo ty próbujesz serce przywołać do porządku, a ono jest skażone. Dobrze. A jakaś umiejętność tu by pasowała? Myślę, że comprehend ma sens. Że ty próbujesz sobie przetłumaczyć, że nie możesz tego zrobić i że to przychodzi z zewnątrz. Nawet totalnie tak... zero. Brakuje rzutów obronnych teraz. Widzicie, D&D ma... Pomagasz mi? Pomagasz mi? Mogę ci pomagać? No tak, pomagam najbardziej. Ci. Nawet już to zrobiłeś. Tak, nawet już odpaliłeś łuch. Dobra, ci jedną kość, czy tak, bierzesz kostkę i rzucasz. Możesz dołożyć. God damn it. Znowu. Tak wyglądają sukcesy Maxa w tej kampanii. Zawsze z pomocy szóstka. Tak, no po prostu myślę, że dokładnie tak się dzieje. Że kiedy ty widzisz, że mówienie nie pomaga i widzisz taki wzrok... No to nie jest do końca Max, albo właśnie to jest pierwszy raz naprawdę Max. To jest myśl, która przychodzi ci do głowy i ona też jest niepokojąca dla ciebie, ale tobie przychodzą takie myśli przez głowę. No i w końcu uderzasz go w policzek metodą znaną z różnych filmów, które widziałeś i to o dziwo pomaga. Co? Co? Au! Max, ja wiem, że staniemy się jednym ciałem, ale... What? Nie, nieważne. Czekaj. Przestań. Jesteś szpinak? Znaczy... Co? Tak, szpinak, nienawidzę go. Dobrze. Jest okropny. Dobra, szybko. Masz... Dobra, patrz. Co chcę? Mikrofon, nie, głośnik, tak? Tak. To możesz zadziałać. Aha. Co mówiłeś? Musisz mi pokazywać na migi. Dobra, to chodź. Czyli wy chcecie iść tam, gdzie jest ten nagłośnienie i co chcecie zrobić? Zrobić sprzężenie. Tak. Masz mikrofon, tak. Dobrze. No więc wchodzicie na chór, bo tam się tego spodziewacie, że tam jest. Skoro tam organista ma mikrofon, do którego śpiewa, więc to jest pierwsze wasze założenie, inne niż przy ołtarzu, gdzie jest największy tłum i trzeba się przepychać przez nagich, starych ludzi. A na chór akurat tam jest luźno i łatwo wyjść. Jest dobra metafora życia, przepychać się przez tłum nagich, starych ludzi. Dobrze. Więc wbiegacie tam po takich spiralnych schodkach. I co? I po prostu nie wchodźmy w wielkie technikalia, po prostu rzućcie sobie za to jakiś test. Jest mikrofon, jest stanowisko organisty, gdzie go teraz nie ma, organy, mnóstwo tych wszystkich pedałów, różnych dziwnych rzeczy, które nie są
One nie są oczywiście elektryczne w żaden stopniu, to są takie organy piszczałkowe, które wykonują, jak to jest taka maszyna, która wzbudza respekt z bliska. No, trochę. Ale jest też mikrofon i kabel, i jedna oznaka elektryczności, której szukacie, jest tutaj. Rzut na Tinker na tech, czy... Tak, myślę, że zdecydowanie tak. Ja ci pomogę, bo ja się na tym nie znam, ale pokazuję... Ty się na tym nie znasz? No, to jest sprzęt na głośnienie. Zero. Aha, czyli nie... Okej. Tak to inny zespół, ale... Ale pomoc nawet taka podajesz, przyspieszasz, jak najbardziej ma to sens. Ja się nie mery znam, bo mam 6 kości łącznie. Nie znasz się na tym w ogóle. Dobrze, zanim on to robi... O! Więc o, ja... Mi nie wychodzi to. I... W pewnym momencie mówię, słuchaj... Jakby coś... Ja sobie zamykam bardzo szczelnie te może w samą porę, bo... dalej słychać śpiew i wybija się głos księdza Tymka, który gdzieś tam inwokuje te rzeczy, trochę ponad tłum, ale w pewnym momencie pojawia się też... zaczynają pojawiać się też odgłosy. I to już jest kolejny poziom ogromnego dyskomfortu, bo to są takie trochę pomruki, trochę jęki. Więc może w samą porę Max zatkał uszy i też w samą porę też wydaje się, że to rozstawiłeś, w sensie, że po prostu jest głośnik, jest mikrofon, znalazłeś taki quasi mikser, przekręciłeś wszystkie pokrętła na maksymalną odległość i teraz pora jest przyłożyć ten mikrofon bardzo blisko do tego głośnika. Tak robię. Robisz to i jest najpierw kilka takich bardzo głośnych, strzelających dźwięków. Coś tam jeszcze widocznie stykało, takie... To one jest bardzo głośne, bo to idzie przez głośniki w kościele. Więc to wzbudza jakiś rodzaj... Widzisz kątem oka, bo jesteś na chórze i widzisz ludzi w dole, bo też patrzysz na sprzęt. Widzisz, że ta ludzka masa, bo to już trochę tak wygląda, ona lekko drży i faluje, przez kiedy przechodzą te trzaśnięcia, po czym następuje po nich ten oczekiwany pisk. Bardzo głośny, bardzo nieprzyjemny. No to jest taki, to działa, w sensie nie wiesz jeszcze w jaki sposób, ale po prostu ci ludzie zaczynają się wić i drgać i nie ma w tym już tej ich takiej płynnej, płynnego pędu ku sobie, oni się po prostu zaczynają, no skojarzenie, które nasuwa się samo po waszych przygodach, jak robaki wić każdy osobno. I chwytać się za uszy. Ksiądz Tymek też widzisz go, że przyklęka, ale widzisz też, że szuka wzrokiem i łapie cię wzrokiem. On już ma rozpiętą sutannę do połowy. Widzisz dużo więcej niż chcesz widzieć, bo też jest pod spodem nagi. No i trzymasz to i to piszczy, w sensie... Tak, ja to wtrzymuję i wiesz, cały czas, żeby to... Ty, Max, zatykasz uszy, tak? Tak. I kucam i krzyczę. Okej, to myślę, że to wystarcza, żebyś nie musiał rzucać. Byłeś przygotowany na to, wiesz, czego mogłeś się spodziewać. I to... Ten efekt trwa i on się pogłębia, w sensie w pewnym momencie widzisz, że on rusza w twoją stronę. Przebija się przez tłum, ale on idzie z trudem i on też się chwieje na nogach. W pewnym momencie przykuca, przyklęka. Obserwując go, widzisz też tych wszystkich ludzi, widzisz mnóstwo... Widzisz ludzi, których jakby po pierwsze trudno ci zauważyć, gdzie zaczyna się, a gdzie kończy jeden człowiek. Masz takie bardzo nieprzyjemne wrażenie, że czasem jakaś ręka jest w miejscu, w którym się jej nie spodziewasz, albo że na przykład, nie wiem, plamy włosów albo owłosienia w innych miejscach, że to się wszystko przelewa. I to jest coś, co wymaga testu umysłu i comprehend też podobnie, bo to jest widok, który jak na chłopca w tym wieku jest, to zaczyna być trochę dużo. A z drugiej strony to działa. Oni przestali robić to, co robią i są niezadowoleni. Nie mówiłeś, że prowadzisz do Cthulhu de facto. 3/6 w środku kościoła, proszę. Automatycznie. Mój najlepszy rzut umysłu na comprehend 5+3 na 8. Pierwsza szóstka jest za to, że mimo wszystko po prostu determinacja i decyzja i to, że widzisz efekty swoich działań, to, że stoisz wyżej. Dużo takich czynników
To, że jesteś w kościele wyżej, a oni robią coś bluźnierczego, może Antek nie jest szczególnie... Jest dużo jakichś takich obrazów, które sprawiają, że czujesz moc z tego miejsca i taką... jakiś taki gniew w tobie narasta, może słuszny? Masz jakiś pomysł, na co chciałbyś wydać dwie pozostałe, bo to jest w sumie gestii właśnie, gracza, prawda. Jakieś pomysły tutaj można wprowadzać. Tak, ale... Ja mogę ci pomóc. Myślę, co z tego da się zrobić, co by nam się przydało tak naprawdę. Jakoś... Oni się od siebie, tak jakbyś położył, tak ci się to kojarzy, jak są takie eksperymenty, które widzisz w telewizji, jakimś programie Kwant, że się kładzie na membranie ziarenka i one, kiedy drgają, to zaczynają się od siebie oddalać, odsuwać. I oni się zaczynają rozlewać i zauważa, że część rusza w stronę wyjścia na czworakach. Także czy jestem w stanie tak modulować ten dźwięk, żeby jeszcze poprawić efekt? Nie tylko, że jest dźwięk cały czas brutalny, tylko trochę ciszej, żeby walnąć. Trochę ciszej, żeby walnąć. Myślę, że ta szóstka może spokojnie znaczyć, że to po prostu działa. I że to zaczyna... I że to taki stabilny ruch ich tego... W sensie... I każdy ruch z osobna to nie jest stabilny, są drgawki i próby wyjścia, ale teraz to nabiera jeszcze, dodajesz temu mocy. Oni, część z nich, kiedy jest ten moment, że przerywasz, część z nich próbuje wstać, część gdzieś tam szuka, pomaga sobie. Ktoś szuka ubrań, co jeszcze nie wiesz do końca, nie skonceptualizowałeś, ale może jest dobrym znakiem, może jest zaskoczony, że jest nagi, ale przede wszystkim oni chcą wyjść i oni wychodzą, zaczynają szukać wyjść, trochę jak robaki, które się rozpełzają i nie mogą tam jeszcze trafić do tego wyjścia, ale ksiądz Tymek ciągle widzisz, że jest już gdzieś w połowie kościoła, on się przez tych ludzi przedziera. Czy można zamknąć drzwi na chór? Czy mogę zostawić ten sprzęt tak, żeby on sam cały czas buczał, a ja żebym mógł być mobilny? Możesz po prostu teraz możesz to podstawić to, położyć ten mikrofon w jakimś miejscu, tak? Tak, i bym spróbował chyba najpierw co zamknąć chór. Żeby jakoś zamknąć drzwi i może z nim przystawić krzesłem, coś takiego i wszystko. Już wtedy przystawisz to jak zejdziesz, nie? A że z zewnątrz? Nie. Z zewnątrz będzie ciężko, bo jak zostawisz go z zewnątrz, nie mając klucza, to po prostu ten, kto idzie też z zewnątrz, zdejmie tą blokadę, nie? Tak, żeby się nie od wewnątrz, teraz, żeby się zabarykadować na chórze. No to jest możliwe i za tą szóstkę po prostu możesz to zrobić i będziecie zabarykadowani na chórze, tylko że też w jakimś sensie uwięzieni. Ale tak chyba robię i tak, bo teraz tak chyba robię. Jest jeszcze opcja, żeby schodzić, zamykać drzwi wyjścia z kościoła, ale chyba... No ich jest tak w głowie, licząc teraz... zakrystią, naliczasz ich dość sporo. Dobra, to jest za duża rzecz na teraz. Na razie plan minimum, żeby zabarykadować, żeby ksiądz tym jak tutaj nie mógł wejść, bo on jest jednak... Nie, dobra, my po 16 lat, byśmy dali mu radę. Ale chyba chcę to... Mój odruch jest taki, żeby spowolnić to. Okay. Robisz, bierzesz jakieś tam... No na chórze sporo takich krzeseł rozstawianych, więc po prostu one są tej wysokości, że podłożenie pod klamkę dokładnie tak, że blokuje drzwi, nie jest szczególnie trudne. I blokujesz jeszcze drugim krzesłem tak, że ono się łatwo nie ruszy. To były dwie szóstki łącznie, czy już trzecia? Chyba ta była trzecia za barykadowanie drzwi, druga tutaj była za ten efekt wzmocniony. Dobra, okej. I widzisz z góry, on ci w pewnym momencie znika z oczu, w takim sensie wchodzi pod chór, więc pewnie będzie szukał tu wyjścia, natomiast ludzie wychodzą. Ludzie wychodzą z kościoła. Czy dają radę? Jakoś tak, jakoś dają, ale oni są właśnie w takim... oni wychodzą tak jak właśnie pijany człowiek, albo człowiek, którego boli głowa, albo który zrobi coś ostatkiem siły. Oni głównie wychodzą na czworaka, zatykają uszy jak mogą, ale też to muszą... może być tak, że ciągle to jest ucieczka, że nie są wyleczeni. Nie są wyleczeni. Uciekają. Tak się wydaje, że tak to wygląda, natomiast oni tego nie robią bardzo szybko i bardzo sprawnie, oni są na to wystawieni wszyscy dość długo. I widzisz, że część zaczyna szukać ubrań, część wstaje i zaczyna się rozglądać wzrokiem kogoś, kto jest absolutnie przerażony i zszokowany. Reakcje są różne, ale wszyscy są w ogromnym dyskomforcie i niezbyt wydają się być jakby zdolni do jakichś działań innych niż próba wyjścia stąd. No a ty, Max, siedzisz skulony i krzyczysz i gardło chyba zdarłeś sobie w pełni. Tak, no dobrze, tak. To nie ty będziesz śpiewał. To prawda. No i jak widzę, że on znika, to w tym momencie też tak powoli staram się obczaić, czy jest okej, już. A jak nie jest, to też sobie... No natychmiast wracać, kiedy tylko to słyszysz, no wraca ci ta... odruch wymiotny i takie, i poczucie mdłości. To skulam właśnie... się bardziej. Kurde, Max to jest silniejszy, prawda? Proszę? A gdyby właśnie zmusić Maxa do tego, żeby ten, żebyś odetkał sobie uszy? Możesz próbować. Ja mam 4 ciała, więc chyba jestem faktycznie silniejszy.
No ja mam 3, więc... Aż co masz jeszcze? Co tam jest? Stamina? Force and 2. I to będzie Force. Force, nie mam Force. No jesteś silniejszy. No ale możemy to rozstrzygnąć testem przeciwstawnym do dramaturgii, a nie uznać, że po prostu nie masz szans tego zrobić. No.